Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku teleturniej Familiada i historia z Kuchy. Już robiłem kilka odcinków o historii z Kuchy, bo to była USA, było USA, była Australia, była Wielka Brytania, była Brazylia, Japonia, Niemcy, Luksemburg, no a dzisiaj Polska. Dlaczego historia z Kuchy w Polsce? Ano dlatego, że to się wpisuje również w cykl obchodów 30-lecia Familiady w naszym kraju. No ale pomijając ten fakt, no to historia z Kuchy w Polsce, czyli tak zwanej utraty, czyli symbolu tego żółtego krzyżyka na tej czarnej tablicy, wcale nie ma długiej historii, ponieważ od 30 lat jest jedno i to samo. A właściwie są tak naprawdę dwie skuchy. Jedna, taka duża, na pół... jakby to powiedzieć, no po każdej stronie, każda drużyna ma swoją stronę, prawda? No i tam się... Na ich stronie tej tablicy, tam z boku pojawia się skucha w razie złej odpowiedzi. Właściwie takiej, której nie ma na tablicy. No i jest duża skucha, jaką widzicie z lewej strony, i mała, którą widzicie ze strony prawej. Duża skucha to jest wtedy, kiedy na przykład przy beczce zawodnik źle odpowie, albo kiedy drużyna przejmuje pytanie i źle odpowie, to wtedy się pojawia duża skucha. Natomiast te małe skuchy pojawiają się wówczas, kiedy drużyna ma pytanie po swojej stronie i odpowiada, no i te trzy skuchy, to wiadomo, można popełnić dwie, po drugiej jest narada, a trzecia to już jest utrata na rzecz drużyny przeciwnej. No i jak widzicie, zgodnie z tym, co mamy na tablicy, zgodnie z technologią, która rządzi tą tablicą i która się prawdopodobnie nie zmieni, tu jest coś takiego, że mamy taki żółty krzyżyk, żółty krzyż duży na czarnym tle, uformowany z takich pikseli, z takich jak, no bo po prostu ta tablica opiera się na pikselach, które z jednej strony są czarne, z drugiej strony żółte, no i to też, no to wygląda jak wygląda. No po prostu krzyż tworzą te piksele, które odwracają się po prostu na żółtą stronę. No i tyle w temacie. No i od 30 lat jest jedno i to samo. No i wcześniej to również było w Szwecji. No ale jeśli chodzi o Szwecję, tutaj tam temat jest trochę bardziej złożony, ponieważ w Szwecji były aż trzy wersje Familiady, no to też jest o czym mówić. No to jakbyście chcieli, to zrobię też historię z Kuchy w Szwecji. Jeśli macie chęć na taki odcinek, to piszcie w komentarzach. Albo lajkujcie sobie ten film, wtedy to będzie dla mnie sygnał, że ich chyba jednak chcecie. No nic, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!